Dzień dobry Państwu. Jestem Maciej Węgrzyn, cybernetyk. Będę chciał Państwu przekazać moją wiedzę na tematy praktyczne ogólnie. Jak wykorzystać teorię Mazura, jak wykorzystać ustalenia docenta Koseckiego, żeby sobie polepszyć sytuację życiową. Chodzi o uzyskanie tak zwanej mocy koordynacyjnej, która pozwala nam zmieniać otoczenie. Jednym z parametrów takiej właśnie mocy koordynacyjnej jest po prostu czas wolny od pracy i innych zajęć. Ciekawostka taka, że według badań amerykańskich w Ameryce aż 38% czasu wolnego ludzie przeznaczają na spory, których można uniknąć. Oczywiście są ludzie, którzy lubią się spierać i właśnie swoją moc koordynacyjną uważają za dużą wtedy, kiedy sporów toczą dużo. Natomiast przeważnie te spory niczego nie dają. Zwłaszcza spory między mężczyznami i kobietami bywają budujące, ponieważ czasami się przezwycięża trudności, a bywają niekoniecznie. Na poprzednich naszych zajęciach w Poznaniu mówiłem o tym, jak gospodarka energetyczna kobiet jest różna od gospodarki energetycznej mężczyzn, jak to się wiąże z parametrami sztywnymi i z parametrami niesztywnymi, z sterowniczymi, które da się zauważyć. W związku z czym będziemy sobie mówić, w czym jesteśmy równi, w czym jesteśmy nierówni, ponieważ zasadą cybernetyki jest, że równe traktowanie nierównych jest niesprawiedliwe. I odwrotnie, nierówne traktowanie równych jest również niesprawiedliwe. Jeżeli ktoś jest lepszy, ma być lepiej traktowany. Jeżeli ktoś jest gorszy, no to nie oczekuje takich samych apanaży, profitów czy korzyści, jak ten, który jest lepszy. W cybernetyce nie ma lepszych i gorszych, są tylko lepiej lub gorzej rozwinięte funkcje, na przykład umysłowe. Co ustaliliśmy? Po pierwsze ustaliliśmy, że kobiety są systemami autonomicznymi. W związku z tym mają korelator przetwarzający informacje, mają akumulator przetwarzający energię, mają homeostat, który utrzymuje to wszystko w równowadze. Homeostat ma reaktywność równą minus 1, to znaczy odwraca reakcję. Jeżeli jest za dużo energii, to wtedy nie musimy nic myśleć, przestajemy myśleć. Najedzony człowiek zasypia sobie po obiedzie. Dobrze mu jest tak. Każde dziecko małe tak robi. No i niektórzy dorośli też. W każdym razie ta drzemka poobiednia to jest skutek naładowanego akumulatora. Za to jak mamy dużo wiedzy, to nie czujemy głodu. Po prostu przetwarzamy tą wiedzę, aż się nam wyczerpie. Z kolei jak się zmęczymy, to również ustajemy i wtedy no, trzeba by było coś zjeść. I u mężczyzn, proszę Państwa, praca homeostatu jest mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast u kobiet nie. Ze względu na funkcje rozrodcze, kobiety, proszę Państwa, tę pracę homeostatu, no i teraz problem, gdzie ten homeostat umiejscowić. Mój przyjaciel profesor Rudolf Klimek podpowiedział mi, że homeostat nie jest skupiony w jednym miejscu w organizmie, ale rozczłonkowany w takim jakby proszę Państwa, pionie. Pod wzgórze, pień mózgu, tarczyca, nadnercza, gonady, czyli narządy płciowe. Wszystkie te organy, właściwie człony organizmu, bo to są, da się je wyodrębnić, pracują równolegle. Wszystkich hormonów, jakie produkują, jest ponad 20. Nikt ich jeszcze nie uszeregował, a można, ale o tym potem. W każdym razie u kobiet praca homeostatu, ta zmienna praca homeostatu przejawia się w zmianie temperatury ciała organizmu. Otóż, proszę Państwa, ten cykl miesięczny opisali dwaj uczeni. Jeden był
Japończykiem, nazywał się Ogino, a drugi był Brazylijczykiem, nazywał się Knaus, to jest taki cykl Ogino Knausa. Sprawdza się termometrem rtęciowym pod lewą pachą. Koszt termometru rtęciowego 4 zł, notesik 50 groszy, ołówek 50 groszy. Za 5 zł możecie sobie zrobić zegar, który przewiduje zmiany nastroju. No, trzeba jeszcze oczywiście się zmusić do tego, żeby rano wstać 5 minut wcześniej i zmierzyć sobie temperaturę ciała, jeżeli się jest kobietą, a nie przeszkadzać kobiecie, jeżeli się jest mężczyzną, bo to jest interwencja w obieg mierzony. Ale o metrologii to będzie zupełnie inny wykład. W każdym razie to się da zmierzyć. Otóż w okresie niedogodnym dla kobiety temperatura ciała spada poniżej 36,4, nawet 36,2. Potem w okresie przygotowania do jajeczka, do owulacji, temperatura wzrasta mniej więcej 36,4. W okresie płodnym wzrasta do 37,2 i potem znowu spada. No ale średnia temperatura jest 36,6. I to jest poziom statyzmu. Przeważnie mężczyźni mają temperaturę wyrównaną, chyba są dziećmi, to wtedy mają o 2 kroski więcej, a jak są no, emerytami, tak jak ja, to mają o 2 kreski mniej i to nie jest objaw choroby, tylko po prostu tak nam się homeostat zmieni, utrzymuje troszeczkę inną temperaturę. W związku z tym w okresie, kiedy kobieta ma wysoką temperaturę ciała, błyszczy i to widać, o, promieniowanie podczerwone jest prawda widoczne, choćby ma rumieńce na twarzy. I dlatego kobiety się malują, żeby być bardziej atrakcyjne. Wtedy jest atrakcyjna dla mężczyzny. Ma bardzo wysokie parametry intelektualne. Intelektualnie przewyższa przeciętnego mężczyznę, no właśnie w takiej proporcji. Potem ta temperatura spada, no a potem ma wyraźnie jakby mniej zaznaczone te swoje wyższe parametry, bo jak już mówiliśmy na poprzednim wykładzie, ze względu na budowę mózgu, spojenie krzyżowe u kobiet jest ma dwa razy większą średnicę, więc 4 razy więcej neuronów się tam mieści. No, neurony są mniej więcej takie same, tylko ilość ich może być większa. A każdy neuron to jeszcze do kwadratu jest ilość połączeń, czyli 2 do 4 to jest 16 razy więcej informacji może przetworzyć kobieta. W związku z tym kobiety są wielomówne. No, przeciętne badania amerykańskie. Przeciętne kobiety amerykańskie używają 22 tysiące słów. Przeciętny Amerykanin używa 2700 słów. No takie są badania różne. No w internecie możecie sobie Państwo sprawdzać. No to są różne wielkości. No ale tak to jest. Panie są bardziej gadatliwe. W związku z tym no, trzeba o tym wiedzieć i po pierwsze, nie być zaskoczonym, nie przerywać, bo się można czegoś nie dowiedzieć, czegoś ważnego. Po drugie, również ilość informacji, jaką kobieta potrzebuje, jest no, 4 razy przynajmniej wyższa, bo ona sobie potem kombinuje, niż mężczyzny. No i proszę Państwa, już w samym pierwszy dzień w pracy, jeżeli można sobie wybrać pierwszy dzień w pracy, bo mówię, no pracujemy zwykle od pierwszego albo od poniedziałku. Tak to jest biurokratycznie, dlaczego akurat jest poniedziałek. W Chinach co 10 dzień wolny jest, no teraz ma być reforma, że będzie co 5, już się Chińczycy cieszą. Będą mieli dużo wolnego, bo gospodarka nie musi tak szybko pracować jak do tej pory, ale to jest dygresja. Wszystko biurokratyczne. Kiedy najlepszy dzień na rozpoczęcie pracy to jest mniej więcej tutaj. Temperatura ciała jest wyraźnie wyższa, kobieta jest wyraźnie inteligentniejsza, w związku z tym przydziela się jej wyraźnie więcej obowiązków. Problem jest, że tutaj będzie załamanie i ona sobie z tymi obowiązkami może nie dawać rady. I wtedy szuka pomocy z zewnątrz. No i jeżeli ma koleżankę, kolegę, znajomego czy męża, który o tym wie, że trzeba tutaj pomóc,
To jest na dobrej drodze. No moja żona podjęła pracę jako nauczycielka właśnie mniej więcej w tym okresie. W związku z tym przydzielono jej pracownię, żeby jako była nauczycielką fizyki. No, w każdym razie jako młoda nauczycielka, żeby sobie dała rady. No i wszystko było fajnie, aż tutaj załamanie, no i płacz, bo się druty nie chcą, gdzie poplątały. Nie ma jej w domu, więc pobiegłem tam. Ona się trochę speszyła, że ja jestem zazdrosny. Ja mówię, nie no, poczekaj, to nie ten drut. Te kabelki to są kolorami, niebieskie z niebieskim, czerwone z czerwonym. I nagle się okazuje, że no, ja też się uczyłem fizyki, może nie na tym poziomie, co ona, ale potrafię tam te kabelki rozplątać. Tu byłem pomocą i okazałem się przydatny. No i potem znowu błysnęła tam różnymi, proszę Państwa, doświadczeniami, których do tej pory nie było. Dzieci zaczęły się chwalić, że jest nowa pani dobra. No to zazdrość otoczenia, tak? Dobra jest, no to zobaczymy. No i znowu w następnym miesiącu chcieli ją tam przydołkować, ale nie, to ja jestem tutaj kawaleria zza wzgórza, wkraczam, kabelki rozplątuję. I tak to było. Mówię to na przykładzie osobistym. Ja nawet nie wiedziałem, jeszcze wtedy nie przeczytałem książki Mazura, bo to był rok 1969. Dopiero jak przeczytałem książkę Mazura, to zrozumiałem, że intuicyjnie zrobiłem dobrze. No ale intuicja, proszę Państwa, zawodzi. Natomiast nauka nie. Jeżeli Państwo będą wiedzieli, jak się zachować, to bez żadnego kłopotu, proszę bardzo, tak robicie. No i teraz tak. Problem jest, że w produkcji liczy się równomierność. I tutaj kobieta zatrudniona przy stałej jakiejś tam obróbce, mająca te wahania z poziomu intelektualnego, wahania poziomu charakteru, może mieć kłopoty. Dlaczego kobiety zarabiają mniej? No bo jest taka napoleońska zasada. Prędkość kolumny żołnierzy to jest prędkość najwolniejszego żołnierza w kolumnie. Czyli jej się zarobek ustala tu, a nie tu. To się pomija. No i były takie doświadczenia w Związku Radzieckim, kiedy jeszcze Związek Radziecki był i trzeba było zwiększać wydajność pracy. Uprościmy narzędzia pracy. Eksperymenty robił kapitan pierwszej rangi wtedy. Nazywał się, bo zmarł niedawno, Henryk Saułowicz Altschuler. Jak sama nazwa wskazuje, miał polskich przodków, ale nie o to chodzi. No i prowadził warsztaty, które remontowały okręty na Morzu Kaspijskim. Zresztą z Morza Czarnego też tam przywożono te okręty przez kanał Wolga-Don. No, okazuje się, że kobiety pracujące przy bardzo prostych maszynach miały o wiele więcej braków niż wtedy, kiedy maszyny były skomplikowane. Dopiero jak się troszeczkę pokomplikowało tą maszynę, to się okazuje, że kobiety no, tych braków nie miały. Zresztą, kiedy pracowałem w Czechach, w fabryce, która produkowała akryl i tam uwaga aparatowych no, musiała być skupiona, to kobieta dostawała L4. Zwolnienie. Co prawda, w Czechach zwolnienie lekarskie wtedy było 50%, więc dostawała 6 dni L4, za 3 dni tylko płaciła. Miała mniejszy zarobek, ale w fabryce nie było żadnych problemów typu, że ktoś się pomylił, ktoś tam zapomniał, ktoś czegoś nie dostrzegł. Ona sobie spokojnie robiła pranie w domu, czy to szła na tak zwane chalupy, czyli te ogródki działkowe. Tak to było. W normalnej produkcji niestety to się po prostu nie da zrobić, bo no, trudno znaleźć grupę kobiet, żeby miały te same dni, ale to już wtedy nie są dni okresu, tylko są dni miesiąca, na przykład 1 stycznia i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie ma. Dlatego też, proszę Państwa, na przykład solidarność mężczyzn bardzo łatwo jest wytworzyć, bo u nich homeostat pracuje cały czas. Natomiast u kobiet solidarność bywa bardzo chwiejna. Co prawda, za chwilę sobie powiemy o tych tendencjach do uzupełnienia właściwego dynamizmu, właściwego poziomu.
Ale no po prostu kobiety, jeżeli mają różne te fazy, no to jedna na przykład chce dominować, a druga chce błyszczeć. Za chwilę jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli się potrafią porozumieć, to dobrze, ale no nie ma tak, żeby kobiety tworzyły wspólny front. Owszem, jak mają wspólnego wroga, do pokonania wspólnego wroga, potem się to wszystko rozlatuje. Także mówię, jeżeli zatrudniacie w swoim zakładzie panie, to po pierwsze nie wolno się pytać o to. Kto się pyta, podlega karze grzywny do 3000 zł. Kiedy byłem inspektorem pracy, no po prostu wyżywałem się na ludziach, którzy no, zadawali niewłaściwe pytania. Ale w stosunkach bardziej takich już koleżeńskich zapytać się można. No jeżeli źle się czujesz, to w takim razie idź do magazynu, prawda, i tam słuchaj, no zrobisz spis towarów w magazynie, bo tutaj na produkcji no możesz nie bardzo się poczuwać. No i teraz najnowsza tendencja jest taka, że w produkcji to pracuje w Ameryce 9% zatrudnionych. W logistyce pracuje 20%, 30% jest sprzedawców, a reszta to jest obsługa prawna, jakieś tam przygotowanie produkcji. No i te 9% to musi być w robocie, no bo te śrubki trzeba robić. Chociaż niekoniecznie wszystkie śrubki w tym samym cyklu. Można sobie narobić śrubek, potem je sprzedawać. W każdym razie przy produkcji taśmowej no osobiście nie radzę zatrudniać młodych kobiet. Owszem, jak kobieta skończy 50 parę lat, ma to wszystko za sobą, to wtedy jest idealną na przykład brygadzistką. O, wtedy wymaga. No i taką idealną brygadzistką jest pani kanclerz Angela Merkel, która wymaga wszystkich porówno, bo no, ona ma już 36,6 i do widzenia, żadnych wahań nie ma. Także nasza brygadierka chce nas przerobić na swój dynamizm, no, co jest oczywiście naturalną tendencją. Każdy chce, żeby wszystko było zgodne z jego dynamizmem. To są właśnie te konflikty między ludźmi, prawda? No ale proszę Państwa, jak z tego korzystać? No jeżeli jest praca biurowa, robicie jakieś opinie, robicie jakieś, nie wiem, wykresy, nawet sprawozdania, no moja synowa pracuje w tak zwanym home office, to znaczy przychodzi w czwartek do roboty z gotowym tym komputerem, z tym, że jej komputer nie ma żadnego wyjścia, nie ma żadnych kabelków, jest jakieś tam tajne przejście, że się przelewa z dysku na dysk, nie wolno nic kombinować, jakby coś zakombinowała, to wylatuje. I też nie kombinuje, bo ma drugi komputer, sobie tam e-maile robi, prawda, i siedzi sobie w domku i robi coś tam, no jest programistką, prawda, więc robi jakieś tam programy. Ja się na programowaniu nie znam, ją podziwiam tylko na tach, ja pach, 15 razy szybciej pisze niż ja, to jest bardziej inteligentna. W każdym razie możecie wtedy ustalać zadania właśnie na tym wyższym niż zwykle poziomie, no i wynagrodzenie na tym wyższym niż zwykle poziomie, dając tutaj po prostu wspomaganie na przykład koleżanki, która w tym czasie jedna ma na przykład niżówkę, a druga ma wysoki poziom. No to jeżeli są w parze, to razem tworzą tandem o bardzo wysokich parametrach. Bardzo praktyczne teraz wskazówki przy zatrudnianiu kobiet. Instrukcja obsługi maszyny dla mężczyzn zaczyna się od słów: a jednak coś zepsułeś. Tak wszystkie instrukcje IKEA są po prostu pisane. Ja rzeczywiście składałem meble z IKEA. Oczywiście po swojemu, oczywiście zepsułem. Było mi wstyd. Kobiety najpierw czytają instrukcję. Instrukcja dla mężczyzny powinna mieścić się na jednej kartce A4. Jeżeli instrukcja dla mężczyzny nie mieści się na kartce A4, to albo jest za dużo szpejów, czyli tych przełączników, albo sprawa jest nieprzemyślana. To ma być na jednej kartce papieru i gotowe. Instrukcja pracy dla kobiet ma być co najmniej 4 kartki papieru. Co najmniej 4 strony. Jeżeli jest mniej niż 4 strony, kobiety się dopytują, zresztą słusznie. No, ostatnio taki głupi kawał był
w internecie kobieta dzwoni do dealera i mówi: panie, jak ja mam jeździć tym samochodem, bo tu pisze, że na jedynce do 20 km, a ja mam 17 km do domu, to jak ja mam zmieniać tą? Instrukcja jest źle napisana. Było napisane 20 km, ale nie 20 km na godzinę. 20 km to jest odległość. Kobiety, o tym za chwilę powiem, o przesunięciu charakteru, w tym okresie przesuwają się do statyzmu, mimo że są egzostatykami, błyszczą bardzo ładnie, są piękne i tak dalej, to w zagrożeniu przesuwają się do statyzmu dokładnie tak, jak jest w instrukcji. Po to są książki kucharskie. Z tym, że znowu do przesady. No, moja córka kupiła sobie wagę. I jak w książce kucharskiej pisze 60 tam dekagramów, to ma być 60 dekagramów. Ja wszystko sypę na oko, na szelest, prawda, i mi to wychodzi, bo mam inne wyczucie proporcji. Dla niej tak to musi być. Także mówię, musi być wszędzie instrukcja obsługi. Ta instrukcja obsługi musi być zgodna ze stanem faktycznym i nie może być jakichś wskazówek mylących. Na przykład w razie niebezpieczeństwa włącz lewy guzik. No nie, bo może być lewy twój, lewy mój. Który jest lewy, prawda? Można się pomylić. Włącz guzik oznaczony, numer i to trzeba oznaczyć. Osobno alarm, osobno to. Dlaczego? No bo kobiety właśnie się tego trzymają. I teraz następna sprawa, proszę Państwa, to oddziaływanie na otoczenie. Jeżeli chcecie się sterować w otoczeniu i sterować otoczeniem, pamiętajcie, że obiekt sterowniczy składa się z czterech elementów. System sterujący X, oddziaływanie, system sterowany Y i odpowiedź. Jeżeli system nie działa, ile elementów rozpatrujemy? Cztery, nie jeden. Jeżeli tylko ten element naprawimy, to się może okazać, że wskutek niewłaściwego oddziaływania ten element zmienił swoje parametry. Na przykład krzyczymy na ludzi i oni się nastawiają źle. No to potem przepraszamy, ale już żeśmy na nich nakrzyczeli. Czy wręcz odwrotnie, nie zareagowaliśmy na to, że brykają dzieci, nie? No to teraz krzyczymy, to one krzyczą jeszcze bardziej. Muszą być wszystkie te cztery elementy rozpatrywane. I to jeszcze tak. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy my. Musimy wiedzieć, kim jest nasz kontrahent. W sposób krótki, zwięzły, jakoś tam musimy się zorientować w jego parametrach charakteru, to znaczy zarówno parametrach energetycznym, czyli dynamizm, w którą stronę się kieruje, tolerancja, kiedy będzie nieczuły, i podatność, w którą stronę go można nakłonić, ale także w parametrach intelektualnych. Jeżeli jest utalentowany, to zmuszać go do czegoś poza jego talentem, to jest dla niego kara. I odwrotnie, jak nie ma talentu, no na przykład do śpiewu. Zapisują się dzieci na śpiew, a nie mają w ogóle słuchu. No, zresztą jest wynik badań prenatalnych, ale to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie, proszę Państwa, dzieci z kolei utalentowane, no nie dopuszcza się do występu, bo mają występować akurat te dzieci, które mają występować. Tak jest nawet w obsadach ról teatralnych, to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie musicie to rozpatrzyć, jaki my mamy charakter, określcie swój, jaki mają charakter nasi interlokutorzy, jak oddziaływać, kobiecie to trzeba dużo mówić, jak słuchać, i to kobiety trzeba wysłuchiwać. Podstawowa sprawa konfliktów, ludzie sobie nie mówią, o co im chodzi. I w tym niestety przodują kobiety. Jeżeli kobieta błyszczy, a jest niezauważona, jest po prostu, czuje się fatalnie. Nie zauważyłeś mnie, kiedyś błyszczała, to ty w ogóle mnie zauważyłeś. Ale ja cię zauważyłem, ci mówiłem, jesteś piękna. Mało. Do kobiet minimalny sygnał to są cztery słowa. Jesteś piękna, moje kochanie. O, coś powiedział. Siedem słów to dopiero jest wiadomo, o co ci chodzi. Ale o co ci chodzi? Jesteś piękna, moje kochanie, ale jestem głodny, przynieś...
No, to sprawę wyjaśniło, prawda? 11 słów określa sytuację, w której kobieta reaguje. I to tutaj dla, jeżeli słuchają mnie kawalerowie, panowie, po pierwsze przykładajcie się do roboty, bo na wyprodukowanie jednej porcji nasienia potrzeba 70 kilokalorii, na wyprodukowanie jajeczka 700 kilokalorii. Chłopcy się mają 10 razy bardziej starać, wtedy jest sprawiedliwie. Co nie znaczy, że panienki się nie mają starać, ale nie muszą aż tak bardzo. I gadajcie. No mówię, no minimum te 4 słowa. A jak już jest ten obiekt, to pamiętajcie, oddziaływanie zawsze od wyższego do niższego potencjału. Ten, kto ma wyższy w tej chwili potencjał, oddziaływaje na tego, kto ma niższy. I są dwa sposoby zmiany tej sytuacji. Podwyższenie własnego poziomu. Uczymy się, zdobywamy wiedzę, zdobywamy praktykę. Albo poniżanie klienta. No i w naszej cywilizacji łacińskiej właśnie to samodoskonalenie jest uważane za właściwą. Natomiast poniżanie kogoś, to od razu poniżam cię, czyli ja się przyznaję, że jestem niższy, tylko ciebie dołuję, żeby być wyższy. Jak rodzice krzyczą na dzieci i wyzywają je, to znaczy, że są jakieś słowo parlamentarne, musi mi przyjść na myśl, są nie w porządku. O. Bo od razu dziecko widzi, że no, rodzice są bezradni, więc krzyczą. Nie ma co krzyczeć. Trzeba powiedzieć. Kiedy przez jakiś czas byłem kierownikiem budowy, nigdy na ludzi nie krzyczałem. Jeżeli uważałem, że będę krzyczał, to oni mi odkrzykną, prawda, i zacznie się jakaś tam pyskówka. Najpierw tłumaczyłem. No i tak mniej więcej wiedziałem, że pojętnym tłumaczy się krótko w zakresie jego talentu. Chłopak zrobi elektrykowi, mówi, panie, jest tam zwarcie, zrób pan coś, weź pan tą swoją torbę. Jak będzie coś trzeba, to przywiozę z magazynu, nie? Wystarczy pojętny, utalentowany elektryk, za chwilę lista, tu źle, tam źle, tu kable, tu przełączniki. Dobra, no pojechałem, przywiozłem, zrobił. Pół roku był spokój, nie? Natomiast nieutalentowanego posyłać, no jest jakiś elektryk nieutalentowany, to weźmie metodą prób i błędów. Tu prąd nie płynie, to zmienimy kable. Aha, puściliśmy prąd na masę, poraziło kolegę, to zmieniamy kable. Jak się tam tego odratuje, to dobrze, jak nie, no to zgon. Bywają takie sytuacje. Jako inspektor pracy przez wiele lat z takimi sytuacjami się, proszę państwa, spotykałem. Bo nie jest prawdą, że kobiety powodują mniej, więcej wypadków, choćby drogowych. Po prostu te wypadki się bardziej eksponuje. Jak mężczyzna przydzwoni w latarnię, no to wypił czy tam poniosło go. A jak kobieta, rany boskie, jeszcze wychodzi blondynka, cały internet, no blondynka rozbiła latarnię. No, zdarza się, no przy takiej pogodzie jak dzisiaj, pół drogi jest czyste, a pół drogi jest zalodzone. No, chwyciły koła jedne, a drugie nie i zdarzyło się. Z tym, że proszę państwa, jakie są powody wypadków? W tym szarżowanie. Kobiety tak samo szarżują z wydajnością, z jakimiś tam wynikami na drodze. Tu się popisują, jak wiatr rozwiewa włosy, to jest fajnie. I gazu. Tutaj popisują się, ale no, tu są, proszę państwa, na przykład bibeloty w samochodzie. O, wiesza się tam jakieś wahadełka, co prawda mam kolegę, który twierdzi, że to wahadełko w samochodzie potrafi uśpić kierowcę. Nie wiem, nie próbowałem, bo ja tego bardzo nie lubię. Ogranicza mi widoczność. Tutaj, proszę państwa, podejrzewają, że ktoś coś chce, w związku z tym no, hamują na przykład zupełnie bez potrzeby. No, na prostej drodze wydaje się, że coś tam ma niebezpiecznego, hamuje profilaktycznie, a tu organizuje ruch. No jakżeż, no jedźżeż, no jedźżeż, no wymijaj, no tego. Ona tu organizuje, bo już mówiłem o tym, że to jest faza organizacji.
Tego mnie nauczył mój kuzyn, który był komendantem wtedy jeszcze milicji, później policji w pewnym mieście na Śląsku i miał bardzo dużo tak zwanych gigantów, czyli ucieczek z domu. Tu była dziewczynka poniżana, tu organizowała sobie grupę wypadową bardzo skutecznie i tutaj był wypad. I tam robili różne psoty. Niekoniecznie były to jakieś przestępstwa. No, czasami po prostu skakali po dachach ogródków działkowych o coś takiego. Potem tu się chwalili, a potem tutaj załamanie. Tutaj zawsze się dawała złapać, no i potem rany boskie. W związku z tym, że to się da przewidzieć, no to w stosunkach już takich czy zażyłych, czy wręcz w stosunkach małżeńskich, kiedy ludzie powinni sobie wszystko mówić, to jest do wzajemnej komunikacji. Z tym, że ogólnie w całej Polsce tak nie jest. Byłem z takim wykładem na Uniwersytecie Kieleckim. Z ciekawości przyszło 70 osób, z tym, że około 20 panienek, około 20 kawalerów, no i reszta dziadków w moim wieku, którzy chcieli się też dowiedzieć, jak tam z wnuczkami postępować. I pytam się panienek, czy mówią o swoich sprawach? Nie. Dlaczego? Powinni się domyślić. No kurczę, no ale ja naprawdę, mnie to nie dotyczy i nie będzie nigdy dotyczyło. Kawalerowie, pytacie się, a o co? Dobrze. No to się pytajcie. Może nawet dostaniecie odpowiedź, a może dostaniecie po gębie. No jak ja próbowałem to testować na znajomych, znaczy nie tak. Próbowałem przekonać znajomych, żeby to testowały, no to dostałem po gębie od jednej pani dwa razy, bo myślała, że się chce do niej dobierać, a jak stwierdziłem, że nie, no to dlaczego nie, nie? Także jest to niebezpieczne. W każdym razie, proszę Państwa, jak to w zakładzie sobie radzić? No, przyjmujcie do pracy panienki błyszczące, czy kobiety błyszczące i dawajcie im duże obowiązki. To wtedy ustawiacie wysoko poprzeczkę. Jeżeli po pewnym czasie się okaże, że nie nadążają, to broń Boże ich przesuwać. Tutaj muszą mieć wspomaganie. Albo no, tak jak było w tych akrylkach w Czechach, że L4 do domu przyjdziesz, jak będziesz w pełni sprawna. I już, nie? Musi być na przykład, o, tu jest przewidywanie konfliktów, przewidywanie jakichś tam niebezpieczeństw. No to proszę bardzo, proszę sprawdzić na przykład rachunki. O, proszę bardzo, czy gdzieś się coś nie zgadza. Tutaj kobiety wychwytują, są o wiele bardziej spostrzegawcze i nastawione na wykrywanie jakichś tam błędów. I tutaj księgowa, siedząc spokojnie przy biureczku, a tutaj pan prezes pojechał służbowym samochodem, a coś to, no w każdym razie. Można to, proszę Państwa, wykorzystać, no bo mówię, jak kobieta jest tutaj o wiele bardziej efektywna, ale o wiele bardziej, to miałem koleżanki na studiach, z tym, że na Politechnice Warszawskiej w latach 60., jak ja studiowałem, to były 3 terminy egzaminów. Teraz, jak jest 2 terminy, to już profesorowie się wysilają. Tak mówię złośliwie, bo tak jest. Ostatnio pracuję w takiej szkole, która się nazywa Wyższa Szkoła Zarządzania i tam jest jeden termin egzaminów, no bo po co jeszcze drugi? No i jak były 3 terminy egzaminów, to koleżanki tam 2 egzaminy, jeden po drugim, potem długo, długo nic i dopiero trzeci. A ja musiałem jak ten konik, prawda, z bacą, tup, 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 jeden egzamin, drugi egzamin, trzeci egzamin. One miały same piątki, ja miałem 4. No bo one podchodziły w tym okresie korzystnym. Natomiast ja, no w tym co zawsze. Dopiero potem mnie zmobilizowali do lepszej nauki. Zresztą nauczyłem się uczyć, to jest inna sprawa. Ale to też jest zupełnie inna sprawa. Proszę Państwa, jak to jest w takim razie z tym oddziaływaniem? Otóż w tym oddziaływaniu, i tutaj chciałbym wprowadzić pewną nowość. To oddziaływanie nie jest przypadkowe.
Oddziaływanie to związane z pewnymi tendencjami zachowań opisanymi w artykule o tendencjach na stronie oczywiście www.autonomedu.pl. Tutaj jeszcze raz napiszę www.autonom.edu.pl, gdzie student z Rzeszowa i naukowiec z Krakowa umieścili wszystkie artykuły Mazura, które były w Bibliotece Jagiellońskiej, wszystkie dzieła Koseckiego, które były w Bibliotece Jagiellońskiej, kilkanaście innych artykułów i te artykuły moje, które uznali za dostatecznie dobre, bo niektóre były rzeczywiście zbyt skrótowe, a niektóre wręcz błędne. Także taką wewnętrzną tą cenzurę mamy, że puszczamy tylko dobre artykuły. Co, proszę Państwa, profesor stwierdził? Otóż są pewne tendencje. Najpierwsze ujawniają się tak zwane tendencje pierwotne, czyli związane z parametrami, z poziomem charakteru. Nawet nie dynamizm się ujawnia, tylko poziom charakteru. No i przychodzicie, no i widzicie, że co drugie słowo kończy się na mać, to znaczy poziom jest raczej niski. W związku z tym używanie słów takich jak dywergencja postaw, prawda, czyli różnicowanie postaw, to jest niezrozumiałe. Nawet różnicowanie jest niezrozumiałe, czy też używajcie znaków przestankowych, a nie zamiast przecinek to mać. Również ekspresja, też słowo niezrozumiałe. Jak chcesz podkreślić, że o coś ci chodzi, to nie musisz używać słów ogólnie uznanych za obraźliwe. Z tym, że no, jest teraz taka znowu tendencja, żeby popisywać się swobodą językową. Nawet na Uniwersytecie Kieleckim pewna pani robi doktorat ze zgłębiania właśnie, ja to nazywam, jak kiedyś były rymy częstochowskie, tak teraz jest literatura kielecka, bo tam jest taki właśnie autor, który co prawda tych słów zna tylko 5. Więc mówię, no ale tych słów jest 5, to poziom jest niski, nie? No jak to, kiedy on w różnych kombinacjach, no to 2 do 5 to jest bodajże 32 kombinacje, więcej nie będzie. Tyle jest, no a w języku francuskim przekleństw jest około 2000. Jak święta Małgorzata Subiru zaczęła opierniczać bywalców winiarni, bo strasznie kleli w tym Lourdes we Francji, no to kleli jeszcze bardziej wyszukanie. No wtedy to było w modzie. No ale nie o to chodzi. W każdym razie, proszę Państwa, jak słyszycie, że poziom jest niski, to no nie ma co być o 3 stopnie w górę, tylko trzeba się dostosować. Nie używać tych słów, ale zamienniki, prawda? Ja cię tam proszę, ja cię bardzo proszę, nie? Wystarczy. Bo jak nie, to cię uderzę, no. Coś takiego. Wykazywać swój poziom wyższy, żeby się ludzie podnosili z poziomem, ale nie zniżać się do poziomu, który zresztą jest czasami sztucznie zaniżany do tego najniższego. No bo jak jest praca na najniższego, no i poziom jest na najniższego. Nie dba się o ten poziom od pewnego czasu, chociaż kiedyś się bardziej dbało, ale to może moja osobista dygresja. Najpierw właśnie te tendencje pierwotne się uwzględniają. W związku z tym dla tych ludzi, którzy mają niskie, prawda, te parametry, stosuje się na przykład tak zwany sztafaż. Oto jest sztafaż biura, prawda? Jest biurko, stół, są półeczki, tutaj jakieś dyskietki jest. O, no to ktoś zobaczy, no dyskietki są, no to jest biuro komputerowe, w związku z czym no tutaj z młotkiem się nie wchodzi. Co najwyżej śrubokręt, ale to jeszcze z próbówką, żeby tam nie podłączyć źle kabelka. I od razu człowiek wie, w jakim jest otoczeniu. Bo wśród tych tendencji pierwotnych są, proszę Państwa, pewne już pierwsze nasze talenty, nasze wyobrażenia o sytuacji, które pomagają nam przeżyć. Mazur w artykule dość szeroko to udowadnia. W każdym razie, no, pierwsza tendencja pierwotna, jaka
pojawia się, to jak kobieta jest traktowana. Czy dzień dobry pani, czy no przyszłaś, to chodź. To jest zupełnie inna sprawa. No, jak się da, i teraz tak, jak się dacie poniżyć, to będziecie poniżane. Przyszłaś, to chodź, to a kto przyszedł? Ja jestem. I tu imię, nazwisko. I no, powiedzmy sobie, kontystka nawet. Jestem Maria Kowalska, kontystka, prawda? Jaka ty tam jesteś? Jestem i już, no. Tak mam tu napisane w angażu. W każdym razie, proszę państwa, bo następną po tendencjach pierwotnych są tendencje poznawcze. Ludzie chcą was wybadać. Na co was stać? Czy się będziecie stawiać, czy nie? A może będziecie, że tak powiem, obiektem seksualnym, bo takie też bywają wyobrażenia o kobietach. W każdym razie trzeba tutaj od razu dać się poznać, że jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, a najlepiej jeszcze Harvardu. Przyjechałam z Ameryki. No co prawda jest taka miejscowość Ameryka pod Olsztynem. Ja się tam chyba przemelduję, bo będę mówił, że przyjechałem z Ameryki z tym wykładem, to będę słuchany. No, dawniej uczeni radzieccy byli w modzie, teraz są amerykańscy. No, teraz co prawda mam ćwiartuchny etaciku w wyższej szkole, no ale w dalszym ciągu nie jestem kojarzony z nauką. Nie o to chodzi. Również wy, jeżeli podejmujecie nowe zatrudnienie, od razu musicie się pokazać, żeby was widziano. Ja jestem kimś. No, co prawda, jest kilka filmów amerykańskich o tym, że stażystka, no to jest po prostu automat, prawda? Tak jak na filmie Gwiezdne Wojny były te dwa automaty, Pio2 i R2D2, to też wynieś, przynieś, pozamiataj. Spóźniłaś się z kawą, to już jest wielka. No, nie dajcie sobą pozamiatać, bo ja tutaj coś robię. No co prawda już niektóre sprawy, na przykład kawa z automatu, podobno jest dobra. Osobiście akurat mnie nie smakuje. Może to nie ta kawa, może nie ten automat, może źle ustawiłem. Moja żona jak zrobi kawę, no to jest kawa. No ale to jest też inna sprawa. W każdym razie, proszę państwa, tendencje poznawcze są bardzo ważne. I następna sprawa, tendencje zdobywcze. Będą chcieli nad wami panować. I tu się brońcie. Na tym kończymy część pierwszą. Na tym kończymy część pierwszą, do której mamy trochę pytań zadanych przez internautów. A bardzo chętnie posłucham, o co by chodziło. Więc zaczynam od samego początku, chronologicznie. Sporo komentarzy. Chwilę zajmuje mi scrollowanie tej listy. Czy teoria motywacji przedstawiona przez pana w eseju Inwazja motywacji konsumpcyjnych w kontekście integracji europejskiej jest cechą homeostatu, korelatora czy całego systemu? Pyta pan Rafał. Jest cechą wejść i wyjść, a więc ani nie homeostatu, ani nie korelatora, tylko czułości wejść i wyjść. Receptorów, alimentatorów i efektora. Tu. No i potencjał decyzyjny, tu powinien być potencjał działaniowy, którą określa na przykład żywotność. W zależności od tych właśnie potencjałów my widzimy, bo my widzimy tylko pracę efektora. Nie widzimy, co się dzieje w korelatorze, on jest niedostępny. Każda interwencja już powoduje zmiany. Nie widzimy homeostatu, każda interwencja powoduje zmiany. Nie ma żadnych obiektywnych możliwości sprawdzenia, jak to działa, z samego założenia tego wzorca. No i nie bardzo wiemy, co się dzieje w akumulatorze. Co prawda, no, naładować akumulator za pomocą szklanki piwa, to każdy potrafi, czy tam szklanki, powiedzmy, soku z gumy jagód, że tak się obrazowo wyrażę. W każdym razie nie ma to nic wspólnego ani z korelatorem, ani z akumulatorem, ani tylko z wejściami i wyjściami.
Które z części przemówienia pani premier Szydło w parlamencie Unii Europejskiej poleca pan do analizy cybernetycznej? Proszę tylko o pozytywne aspekty. To pytanie, prośba od pana Mariusza. Pani Szydło trzymała język za zębami, żeby komuś nie palnąć. Cały czas się hamowała. Ja bym się tam akurat nie hamował, tylko bym powiedział, że podwójne standardy, chcecie mnie tutaj pognębić, że w ogóle nie wiecie, o co chodzi. Nikt nie przeczytał tego, co ja napisałam. Ja jestem tu obrażana, jestem obrażona, ja wychodzę. Z takimi, za przeproszeniem, palantami to rozmawiać się nie da. Tak bym postąpił ja. Natomiast ona prawdopodobnie była w okresie, w którym nie miała śmiałości. No nie był to okres jej najwyższych lotów, więc nie miała śmiałości powiedzieć, odczepcie się od Polski, tylko pokornie, z taką już udawaną pokorą, zrozumcie nas, przeczytajcie, o co chodzi. My jesteśmy samodzielnym krajem. Dyktat jest nam obcy. Każdy dyktat spowoduje sprzeciw. No to wysłuchiwała, co mieli do gadania. Tak szczerze mówiąc, sprawa jest w ogóle o nic, ponieważ zgodnie z tym, co powiedział Korwin-Mikke, no, mamy demokrację, rządzi większość i w tym momencie dyskusja się powinna zamknąć. Czy kobieta z uwagi na wahania homeostatu będzie idealnym na przykład kierownikiem budowy? Pytanie od użytkownika o pseudonimie Dam Krop. Dziękujemy. Znam kilka pań kierownik budowy, ale wszystkie miały powyżej 50 lat. Także czemu nie? To jeszcze zależy, jakiej budowy, bo czasami jest na przykład, no, trzeba przerzucić most prowizoryczny przez rzekę. O, to wtedy kobieta jest świetna. Do takich jednorazowych akcji, gdzie to mamy ten wykres. O. Tu jej się daje zadanie. Ona przykłada się do tego zadania. Tu wyszukuje wszystkie możliwe, no, te, o których wie, przeszkody. Tu organizuje, no i tu jest błysk. Przerzucamy, prawda, most przez rzekę. No a tutaj chwalimy się po jarmarkach i odpustach, że hydrobudowa Śląsk, to akurat pracowałem i widziałem, jak kobieta to robi. Ją podziwiałem, no bo ja byłem na stażu, a ona już tam była. Z tym, że znowu potem przyszła kontrola i rany boskie, za dużo tego, żeśmy zużyli, za dużo tamtego. Ja mówię, pani inżynier, ja to wezmę. I zacząłem opiernicę. Co znaczy za dużo? Czytaliście normy? Nie czytaliście? No to i rzuciłem im 4 tomy norm. Przeczytajcie. Oczywiście oni tego nie czytali i nie przeczytali, tylko po prostu zeszli z tematu. Nie? Także do jednorazowych działań jak najbardziej. Natomiast jeżeli to jest na przykład budowa rurociągu Nord Stream, gdzie rura za rurą, rura za rurą, to bym tam kobiet, no, nie polecał. Przerzucenie, nie wiem, teraz będzie chyba przerzucany jeszcze jeden most w Warszawie, tak przynajmniej, to proszę bardzo. Czy Wyższa Szkoła Zarządzania, o której była mowa, to ta w Częstochowie założona, tak, przez doktora Braszczyńskiego? Nie, on rektorem był profesor Dziewiątkowski. Niestety zmarł 2 tygodnie po docencie. Miał wylew i zmarł. W każdym razie jest to uczelnia prywatna. Mieści się w Częstochowie, ulica 1 Maja w dzielnicy Stradom. Zachęcam do odwiedzenia. Mają tam dobrych wykładowców. No, mnie też zatrudnili, także jestem im wdzięczny, bo się teraz mogę przedstawiać jako wykładowca, prawda? Także. To było pytanie od naszego dobrze znanego nam seminarzysty Ninjutsu RTK. Pozdrawiamy przy okazji. I ostatnie pytanie. Pytanie od pana Rafała. Docent Kosecki zawsze mówił, że jest 2 do 15 ilości talentów. Nigdy jednakże nie zrozumiałem, jak docent Kosecki do tego doszedł. Czy mógłby pan wyjaśnić, jak działa owa teoria talentów? No, o teorii talentów szczerze mówiąc nie wiem, ponieważ nasz kochany docent miał to napisać, a nie napisał. Natomiast śledzenie jego wywodów jest dla mnie troszeczkę trudne, ponieważ nie jestem inteligentny, jestem bardziej pojemny i powolny tok narracji mnie po prostu nuży, przestaję uważać.
Skąd akurat 15 tych parametrów było? Nie wiem. No to znaczy 15 parametrów rozpatrywał. Także naprawdę trudno mi jest coś na ten temat powiedzieć, bo no, obiecywał, że to napisze. No, w końcu brakło czasu. I to było ostatnie pytanie od naszych seminarzystów. Bardzo dziękujemy.